Mamy czerwiec 2016. Nadleśnictwo Świdnica, obserwując miniony rok i jeszcze ubiegły, notuje postępujące usychanie drzewostanu. Deszcze padające w tym roku, w kwietniu i maju, w powiecie świdnickim po raz kolejny ominęły inne tereny nadleśnictwa. Szczególnie posusz występuje w leśnictwach Gilów, Piława i Ligota, gdzie w minionym roku przez 8 miesięcy nie spadł istotny dla lasu deszcz. Na stan klęski hydrologicznej nakłada się także występujący od 3 lat brak śniegu. To powody spadku wód gruntowych, które nie sięgają systemów korzeniowych drzew. Prognozy pogodowe na nadchodzące upalne lato są także dla lasów złe. Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica wprowadził decyzję w sprawie stanu siły wyższej o znaczeniu lokalnym, zmodyfikował plany pozyskania drewna. Całkowicie zaprzestano cięć na pozycjach planowych. Praca trwa tylko i wyłącznie na cięciach sanitarnych. W związku z powyższym w roku 2016 odstąpiliśmy całkowicie od cięć planowych i skupiamy się tylko i wyłącznie na cięciach sanitarnych, czyli usuwamy drzewa uschnięte. Do czerwca 2016 roku Nadleśnictwo Świdnica pozyskało 33 650 metrów sześciennych drewna pochodzącego z usychającego drzewostanu. To właśnie są cięcia sanitarne. Do końca roku z tego powodu, jak wskazują szacunki, nadleśnictwo pozyska jeszcze około 70 tysięcy metrów sześciennych drewna posuszowego. W roku 2015 z planowanego pozyskania drewna w ilości 106 tysięcy metrów sześciennych z powodu cięć sanitarnych pozyskano blisko połowę tej ilości. Znajdujemy się w oddziale 79B, gdzie wykonano cięcia sanitarne, w ramach których wycięto zaschnięte drzewa świerkowe. Możemy zauważyć, że pozostałe egzemplarze również mają oznaki zasychania. Szczególnie zaczyna się to od wierzchołków. Często dochodzi do sytuacji, gdzie musimy wracać na powierzchnię już uprzątnięte, bo posusz na tych powierzchniach znowuż się wydziela. Po postępującej suszy w minionym roku w świdnickich lasach mówiliśmy wiele, szczególnie tłumacząc problem wtedy, gdy nadleśniczy zarządził zakaz wstępu na tereny leśne. Jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku jako nadleśniczy wprowadziłem czasowy zakaz wstępu do lasu ze względów na suszę. W tym okresie ściółka leśna miała około 7% wilgotności, a musimy pamiętać, że zwykła kartka papieru tej wilgotności ma 11%. To pokazuje, jak duża susza spotkała tereny Nadleśnictwa Świdnica. Zamierają, usychają nie tylko stare drzewostany, ale i las młodszy. Stary las to wiek rębności około 100 lat, młody to 20-30 lat. Padają głównie drzewa świerkowe, sadzone w Górach Sowich w latach przedwojennych, z nasion o niewłaściwej proweniencji. To znaczy, że nasiona nie były rodzime dla tego terenu, a przywożone z Bawarii czy Alp. Były to typowo gospodarcze nasadzenia na terenach porolnych. Jest to dobre środowisko do zagnieżdżania się grzybów. Głównym gatunkiem, który cierpi z powodu suszy, jest świerk. Musimy pamiętać o tym, że 6 tysięcy hektarów Nadleśnictwa Świdnica jest porażone lub zagrożone porażeniem przez korzeniowca wieloletniego. Jest to huba korzeni powodująca zgniliznę korzeni, jak również opiękę. Grzyby te powodują redukcję systemów korzeniowych o 1/3. Jeżeli do tego dodamy spadek wód gruntowych z powodu suszy, powoduje to naturalne zamieranie drzewostanów świerkowych, brzozowych, olchowych. Wspomniane grzyby to wielka szansa dla szkodników wtórnych. Wrogiem numer jeden są kornik drukarz, kornik drukarczyk oraz rytownik pospolity. Jest kilka sposobów walki z nimi. Obecnie znajdujemy się w pobliżu urządzeń służących do odłowu kornika. Są to tak zwane pułapki szczelinowe, feromonowe. Kornik zwabiony zapachem wlatuje tutaj do środka, wpada i później leśniczy czy podleśniczy przychodzi, wyciąga i niszczy te odłowione owady.
Jedną z metod zabezpieczania drzewostanów świerkowych przed szkodnikami wtórnymi jest przykrycie drewna, które już jest zasiedlone przez te owady, siatką storant. Jest to specjalna siatka wymyślona kilka lat temu, do użytku oddana w tamtym roku. Siatka ta jest zatwierdzona do użycia przez ministra rolnictwa. Działa substancją chemiczną na szkodniki, głównie kornikowate. Siatka nasączona jest substancją chemiczną, dlatego prosimy jej nie dotykać, nie zrywać. Zanim wycięte i ułożone w stosy drewno, tak zwane mygłowisko, nie zostaną okryte siatką, stanowi pułapkę klasyczną do wyłapywania szkodników wtórnych. Leśnicy pilnie obserwują stos i w odpowiedniej chwili nagromadzenia szkodników albo wywożą drewno z lasu, albo okrywają je siatką. Działa ona od wewnątrz i z zewnątrz. Wyznaczaniem drzew do wycięcia zajmują się trocinkarze. Na terenie Nadleśnictwa Świdnica zatrudnionych jest 5 trocinkarzy, czyli takich osób specjalnie wyszkolonych do tego, żeby chodzić po lesie, znajdywać takie drzewa, które już są porażone przez owady, zaznaczyć je, dać informację do leśniczego, że w danym miejscu znajdują się takie drzewa. Teren Nadleśnictwa Świdnica to 17 tysięcy hektarów. Posusz wydziela się na terenie wszystkich leśnictw, jak i całego Dolnego Śląska. Odwiedzający lasy, czy to na trasach turystycznych, ścieżkach rowerowych, mogą to bez znajomości rzeczy obserwować. Nawet nieuważny obserwator dostrzeże to zjawisko. W lasach ustawione są znaki z ostrzeżeniami dotyczącymi pracy drwali. Jest gorąca prośba, by je respektować. W naszym materiale pokazujemy najbardziej dramatyczną sytuację, tę ze wspomnianych leśnictw górsowich. Spacerując po lasach Nadleśnictwa Świdnica lub jeżdżąc rowerem, na pewno Państwo zwróciliście uwagę na to, że w tym roku trochę więcej wycinamy. Wycinamy głównie właśnie przy szlakach komunikacyjnych drzewa uschnięte po to, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi korzystających z lasu. W efekcie tej klęski żywiołowej o charakterze lokalnym, cięć i nagromadzenia materiału, Nadleśnictwo Świdnica obniżyło ceny na drewno o połowę świerkowe. Cena aktualna to 80 zł za metr sześcienny. Jednocześnie jest informacja, że w wyniku braku cięć planowych może być problem z zakupem drewna opałowego twardego. Na terenie Nadleśnictwa Świdnica niewielka część lasów jest w rękach prywatnych czy innych zarządach niż lasy. Samorządy dostały informacje z rekomendacją, by takie tereny także sprzątać z posuszu. Problem jest już widoczny. On był widoczny w zeszłym roku, w tym jest bardziej widoczny. Obawiam się, że jak się nic nie zmieni, to w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, jeszcze trudniej. Gmina się zwróciła do właścicieli lasów i oddźwięk jest bardzo dobry. Wielu z nich ten problem dostrzegło. Usuwają te wszystkie chore drzewa, te, które zagrażają sanitarnie innym drzewostanom. Jest zrozumienie dla tego działania. Tutaj obok, niedaleko we wsi Gilów, jest usuwana dość duża połać brzozy, która niestety zasycha. W tym roku jeszcze będzie z niej jakaś korzyść. W przyszłym roku prawdopodobnie by nie było korzyści żadnej, a tylko ognisko nowych chorób i ognisko, w którym rozwijają się szkodniki. Gospodarka w lasach planowana jest na wiele, wiele lat. Powstaje pytanie, czy teren Dolnego Śląska stepowieje i jakie w przyszłości na powstałych po cięciach terenach planować nasadzenia. Dziś wiemy, że przed skutkami suszy obroniło się kilka gatunków drzew. Na szczęście w Nadleśnictwie Świdnica mamy szeroką paletę gatunków, między innymi gatunki, które są do tej pory odporne na działanie suszy. Do takich gatunków zaliczamy na przykład dęba, gdzie tutaj widzimy uprawę z odnowienia naturalnego i do dnia dzisiejszego ta uprawa wygląda bardzo ładnie. Kolejnym gatunkiem, który opiera się suszy w warunkach Nadleśnictwa Świdnica, jest jodła, którą wprowadzamy do naszych lasów w ramach restytucji tego gatunku. Gremia naukowe pracujące nad problemem nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Naturze trzeba dać czas, a ludzie muszą go spędzić na bacznej obserwacji. Może trzeba będzie sadzić drzewa ciepłolube, jak dąb, jodła czy buk.
jeśli takie temperatury staną się powszechne, tak by przyszłe pokolenia miały możliwość korzystać z bezcennego dobra, jakim są nasze lasy. Niezależnie od wszystkiego, na odtworzenia, nasadzenia drzew w miejsca wycinki w Nadleśnictwie Świdnica będą potrzebne duże pieniądze. Tym jednak będzie się już martwił Fundusz Leśny, który powołany jest do zadań w trudnych sytuacjach.